Czyli co, spotykają się dwa światy, a może to jest jeden świat? Podobny, ale... I rośliny podejmują decyzję. Jak to trzeba zrobić, żeby wygrać, wyciągnąć a nie odpowiednie wnioski. Dokładnie, pochodzisz ze wsi. I zamiast wzdłuż orki, to jeszcze zacząłem jeździć w poprzek. Ja muszę wygrać. Ty masz adrenalinę przez konkretną jazdę. No, wiesz kiedy ta jazda się zaczęła? Nie zapomnę, jak miałem 11 lat i tata mówi: Ursus C330, brona podłączona, Mirek, jedziesz w pole i bronuj. Ja już umiałem jeździć ciągnikiem. No i jeżdżę, no to ojciec poszedł do domu. A ja wiedziałem, że tam kumple czekają na podwórku, no to... Zamiast na trójce, no to piątka podpięta i zamiast wzdłuż orki, to jeszcze zacząłem jeździć w poprzech. Jak zobaczyłem, jak ojciec leci z tego domu, jak zobaczył, jak ten nasza trzydziestka podskakuje, że się prawie rozleci, no to ten Ursus to było... Ja myślałem, że płyta, ale Ursus myślał, że jedzie już na ostatni spoczynek. Ja nie wiem nawet, gdzie jestem tutaj, szczerze powiedziawszy. Gdzie się znajdujemy? No, z perspektywy pewnie Warszawy, to będzie w okolicach Wrocławia. Czyli Polwica. Polwica. Ty chcesz być zawsze pierwszy. Ja muszę wygrać. To jest niestety idea całego sportu, bo uprawia się sport przez to, żeby wygrywać. Ale u was na szczęście tej presji aż... W rolnictwie jest troszeczkę inaczej, bo w rolnictwie oczywiście... Dobrze jest mieć bardzo wysokie plony, no bo za tym idzie ekonomia. Kalkulator. Ile włożę, ile wyciągnę. Ile zainwestuję, jaki będzie zwrot inwestycji. Dlatego kalkulacje są podejmowane, i to jest właśnie ta wiedza rolnika, są związane z potencjałem. Jeżeli jest potencjał, inwestuję więcej. Jeżeli nie ma potencjału, znaczy jest mniejszy potencjał, inwestuję mniej. Czyli tak naprawdę rolnik, niezależnie od tego, na jakim polu gospodaruje, bo pewnie wszyscy chcieliby mieć czarnoziem wrocławski. No. Na Wielkopolsce na pewno. No, u nas jest glina albo piasek. O, albo mieszanka. Tak, to jest najlepsze. Jeszcze mozaiki, tak, dokładnie. Także jest cały czas ta obawa, czy to się zwróci. No to jest prawda. Praca jest zrobiona, widać, że... Wszystko jest tak, jak należy, tak, jak ale nie wiadomo, jakie jeszcze ceny rynkowe. Jest, czy zdążę zebrać, czy dobra cena będzie, czy dobrze gradobicie przechowam, czy nie przyjdzie gradobicie. Jest jedna zmiana pogody powoduje, że wszystko staje jak gdyby na jednej karcie. Uda się albo się nie uda. Ja wiem, ja mam to samo z rodzicami, którzy mają plantację truskawek i była taka zima, że niestety wszystko zmarzło, bo nie było śniegu, a wysokie mrozy. I zakupili agrowłókninę. I dwa lata rozkładali, można powiedzieć, niepotrzebnie. I raz następnego roku nie rozłożyli tej agrowłókniny, no bo już było pięknie, ładnie, przyjemnie, można powiedzieć. I no prognozy pokazywały, że jest prognozy super. Będzie przyjemnie. No ale jak to pogoda potrafi być zmienną. I jeden wieczór, jedna noc wymroziło 3/4 niestety truskawek, kwiatów już truskawek. I z takich plonów, z takich zbiorów okazało się, że wyszły nici. Wszystko zaczyna u nas się zimą. Niby wszyscy myślą, że siedzimy w domu, nic nie robimy, a to są ciężkie treningi. A u was jak to wygląda? Opinia ludzi z miasta jest, chłopu samo wszystko rośnie. A, że siedzicie w domu tak, z pilotem. Nic się nie dzieje. Natomiast przygotowania w branży rolniczej, no to są właśnie wszystkie sprawy związane z maszynami, czyli remonty, naprawy, przeglądy. To tym rolnicy się zajmują. Czyli oczywiście, dokładnie tak jak u nas. Oczywiście to ci rolnicy zajmują się tym, którzy, tylko wyłącznie tym, którzy nie mają produkcji zwierzęcej. Natomiast ci, co mają produkcję zwierzęcą, to niestety cały rok jest charuwa, cały czas jest ciężka praca i wakacji nie ma. Wakacje to jest największa charówka generalnie, tak. Bo żniwa, zbiory i
po żniwach zaraz wykopki i nikt sobie chyba z tego sprawy nie zdaje. Kompletnie. My też w sumie wakacje wakacjami, ale pracujemy przeważnie w niedzielę, bo liga jedzie w weekendowo, piątki, soboty, niedzielę i tak jak inni odpoczywają, no to my pracujemy. Wy chyba macie dokładnie tak samo. Dlatego właśnie, jak jest niedziela i są warunki i technicznie można pewne rzeczy zrobić, no to rolnicy podejmują decyzję, że robią, no bo to jest tak naprawdę ciągła taka walka z żywiołem, ciągła praca i zmaganie się z pogodą, z maszynami, z techniką, z terminami. Nie ma możliwości w rolnictwie cofnąć czasu. No, to... Jeżeli coś można zrobić dzisiaj i warunki na to pozwalają, to często podejmuje się takie decyzje, że to się po prostu robi. Czyli podejmujecie ryzyko. Jest ryzyko, cały czas. Dosyć duże ryzyko. No to tak jak my z ustawieniami motocykla przed zawodami musimy wcześniej zadecydować, co założymy, jaką zębatkę na koło, jaki zapłon, jaką dyszę wkręcimy. I powrotu już nie ma. I dlatego dyskusje w rolnictwie często, niestety, bardzo dużo czasu to jest, co by było, gdyby było. No. Najczęściej jest tak, że jeżeli rolnik jeden podjął decyzję, na przykład sieje 20 września, a drugi rolnik podjął decyzję, że sieje 20 października, no to po sezonie mogą powiedzieć, no ja posiałem 20 października, wygrałem, miałem wyższe plony, po coś tak szybko siał. No i oczywiście mądry jest po fakcie, tak. Ale za rok może być odwrotnie. No bo... Czyli następny start wcale to może nie zagrać, bo będą inne warunki i właśnie ten, co posiał szybciej, no to... zbierze wyższe plony. Co ja obserwuję, to największym ryzykiem jest tak naprawdę rutyna. Czyli przegrywają ci, którzy nie analizują warunków na bieżąco, tylko i robią... I dopasowują się do tej konkretnej sytuacji. No, i tu jest właśnie bardzo niebezpieczna rzecz, że ci, którzy działają schematycznie, popełniają błędy, nawet czasami nie wiedząc o tym, tylko później się dziwią, że coś nie wyszło, że jest problem, bo nakłady są jakie są. Jeżeli pług jedzie i orze, no to on taniej tego nie zrobi. Nie da się. Jeżeli potem nie zrobi czegoś, a co mógł zrobić, no to stracił wodę i będzie miał na przykład o 3 tygodnie opóźnione wschody. No dokładnie. Jeżeli o 3 tygodnie ma opóźnione wschody, no to już ma niższy plon. Jeżeli przyjdzie susza, to ma jeszcze niższy plon. No, i to jest dużo zależności, które trzeba dopasowywać. I które nie jesteśmy w stanie opanować tak naprawdę, bo wielu rzeczy tak naprawdę nie wiemy. Wiele rzeczy wiemy i staramy się na nie wpływać. Ale jest wiele rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia, a one się dzieją. No, pogoda jest czymś takim. Przyroda jest bardzo złożonym układem. To, że wiemy, że są potrzeby glebowe, to, że wiemy, że jest potrzeba, żeby było światło, temperatura, to wszystko jest fajne, proste i przyjemne, ale de facto, jak to wszystko się dzieje naraz i teraz ocenić sytuację, co jest potrzebne. Jak to trzeba zrobić, żeby wygrać, wyciągnąć, a nie odpowiednie przegrać. Dokładnie. Dlatego rutyna jest największym niebezpieczeństwem, bo tak jak w rolnictwie są dyskusje, czy lepsza jest technologia orkowa, czy bezorkowa. Czy lepsza jest technologia w pasie, w uprawie pasowej, czy w uprawie orkowej. Oczywiście wszyscy sobie udowadniają, że dzisiaj pług to jest przeżytek, a najlepsza jest uprawa pasowa. I oczywiście udowadniają, dlaczego tak się każdy dzieje. Każdy ciągnie w swoją stronę i podaje argumenty. A wiadomo, że tu są interesy, bo to wiadomo, każdy ma swój interes. Natomiast problem polega na tym, że pług znamy i wiemy, jakie są plusy, minusy i co trzeba zrobić z pługiem, żeby on działał tak, jak trzeba. Zepsuć można wszystko. Nawet najlepszą orkę, nawet mając najlepszy sprzęt, można zepsuć uprawę. Tak samo mając sprzęt do uprawy bezorkowej, też można zepsuć. Też można uprawić pole tak, że nic nie będzie chciało rosnąć. Wszystko można zepsuć. To jak w każdej dziedzinie. U nas też na Żużlu niby przyjeżdżamy, mamy te same warunki pogodowe, torowe, ale pogoda się zmieni, 10 stopni różnicy i jak się nie dostosujemy na bieżąco, tak jak ty wspomniałeś o tym, że trzeba czytać wszystko, co jest dookoła, rozwijać na się, bieżąco, uczyć całe życie na bieżąco, nie iść ze schematu. U nas wystarczy 10 stopni różnicy w temperaturze i jak ktoś już pójdzie ze schematu, zostawi dyszę, i nie istnieje, bo motocykl nie będzie pracował na tych obrotach, co powinien, nie osiągnie tego wyniku, co powinien. Ale to tak jak wśród rolników są ludzie, którzy działają ze schematu, a są rozwojowi, którzy idą z biegiem czasu i analizują wszystkie warunki. Tak samo w żużlu jest, to samo mamy. Mamy i takich zawodników,
którzy opierają się tylko i wyłącznie na zębatce, nie zmienią, nie dotkną gaźnika, ale pogoda się zmienia i wtedy niestety nie są w stanie osiągać dobrych rezultatów. I odstają. I odstają, dokładnie. No, mówią, jest... o co chodzi. I to jest właśnie ta wiedza, żeby być elastycznym i dopasowywać się, żeby wygrywać. Roślina to jest swego rodzaju komputer. Także roślina cały czas myśli. Jest pytanie, czy my widzimy, co ona robi. Pewne rzeczy widać, tak jak na przykład ten rok pokazuje, że pszenice są bardzo niskie, rzepaki są też dosyć niskie. I wszyscy się zastanawiają, dlaczego, no ale jak nie ma deszczu, to jak nie ma, wody, nic z niczego nie urośnie. Nie da rady. To jest system naczyń połączonych. I rośliny podejmują decyzję, rośniemy wolniej. Nie mamy z czego. Bo nie ma z czego, bo one już wiedzą, że tej wody nie będzie. Dlatego podejmują decyzję. I teraz rolnik taki właśnie, który nie działa schematycznie, obserwuje te zjawiska, przygląda się temu i dzięki temu decyzje, tak ja przynajmniej zakładam, są lepiej trafione, są bardziej efektywne, bo w rolnictwie jest tak, że jak się złe podejmie decyzje, czyli inwestycje nie zapracują, w związku z tym nie będzie efektów, nie będzie plonu, jeżeli będzie jeszcze gorsza jakość, nie będzie ceny i wtedy jest dramat, dokładnie, bo skąd wziąć kasę na następny siew, na następne środki produkcji, następne paliwo, następne części zamienne, a jeszcze ma się rodzinę, błędne koło, dzieci, które się napędza. Jak to wszystko złapać i utrzymać. Problemy są te same. Mi jest łatwiej w sumie, bo pochodzisz ze wsi. Przez to być może rozumiem. Mi jest też łatwiej, bo ja jestem z miasta. Musisz zacząć. Mamy piękny, słoneczny dzień, czyli pryskajmy. Pryskamy stąd. Czyli nasze pierwsze spotkanie dobiega końca, a chcemy oczywiście, żeby to nie było ostatnie spotkanie. Dokładnie. Temat szeroki, głęboki, na pewno nie wyczerpany, ale jeżeli podobał się, to lajkujcie, piszcie w komentarzach i postaramy się dla Was przybliżyć oba te światy jak najbardziej potrafimy. Do zobaczenia Państwu. До свидания.